Cześć, tym razem porozmawiamy troszeczkę o wodorkach, konkretnie o wodorkach metalicznych, a zacznę może od tego, że jeżeli zobaczymy na układ okresowy pierwiastków, to uczymy się, że wodorki, rośnie ich kwasowość od lewej do prawej, czyli ze wzrostem masy atomowej pierwiastka tworzącego wodorek w okresie. A zatem tu mamy zasadowe wodorki, a tutaj oczywiście kwasowe typu HCl i tak dalej, HBr, HF, H2S, tak, które w wodzie rozpadają się, dając odczyn kwasowy. Nieco inne wodorki, czyli te właściwe wodorki, bo tutaj to bardziej jest chlorek wodoru, czyli chlorowodór, bromek wodoru, czyli bromowodór, tak, mamy tutaj. Gdzie mamy wodorki? Wodorki, czyli takie związki, gdzie ujemny stopień utlenienia przyjmuje właśnie wodór. Te wodorki mają jonową naturę, no ten akurat berylu nie, magnezu jest taki przejściowy, a czasami wręcz sporny, ale już począwszy od wapnia są to wodorki jonowe. Jon H- jest bardzo silną zasadą, właściwie jedną z najsilniejszych znanych zasad. A zatem mam tutaj próbkę wodorku wapnia. Jest to taki biało-szary proszek. I zobaczmy, co się stanie, jeśli ja grudkę tego związku wrzucę do wody. Widzimy, że reaguje bardzo gwałtownie, ale to nie jest jedyny objaw reakcji. Reakcja jest silnie egzotermiczna. Wydziela się w niej wodór, ale oprócz tego jeszcze zwróćmy uwagę na to zmętnienie. To zmętnienie pochodzi od dwutlenku wapnia, który powstał w tym roztworze, co możemy sobie udowodnić fenoloftaleiną. Równanie reakcji wygląda w ten sposób. Mianowicie taki wodorek wapnia reaguje z wodą, daje nam wodorotlenek i wydziela się właśnie wodór. Jony H-, tak, czyli aniony wodorkowe, reagują z H-plusami pochodzącymi od wody i dają razem H2. To jest silny kwas Lewisa, a to jest bardzo silna zasada, jedna z najsilniejszych znanych. Jeżeli one się po prostu spotkają, to mimo że formalnie jest to reakcja redox, takiego synproporcjonowania wodoru, to jest to tak naprawdę reakcja kwasowo-zasadowa, jedna też z metod otrzymywania wodorotlenków. Dlaczego się mówi, że nie dysocjujemy, mimo że ja tutaj zapisałem, bo po prostu zapisałem, jak ten H2 się tworzy. Jak ta reakcja wygląda. Nie dysocjujemy dlatego, że aniony wodorkowe nie istnieją w obecności donorów, protonów, czyli jakichś związków o charakterze kwasowych. Woda jest całkiem silnie kwasowym związkiem, bo mimo że w małym stopniu, ale mimo wszystko może oddysocjować proton, może tego protonu dostarczyć, a zatem może nam reagować taki właśnie wodorek wapnia z protonami pochodzącymi od wody i dawać właśnie ten wodór oraz wodorotlenek metalu. Ok, to wszystko, pozdrawiam.